Strasznie nie lubimy, kiedy ktoś nas osądza. Jeszcze bardziej nie lubimy, gdy ktoś nas krytykuje. Jednak w pewnych sytuacjach potrzebujemy takiego zdrowego osądu, żeby zobaczyć, kim my właściwie jesteśmy. W swoim przekonaniu możemy być chodzącymi ideałami. Takimi, których ze świecą można szukać w takim szarym świecie. Jednak nie błyszczymy na tyle, żeby innym wskazywać drogę. Jezus dziś o sobie mówi: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Kiedy były wichury, kiedy brakowało prądu, stwierdziłem, że nie mam latarki, więc kupiłem, żeby było choć trochę światła w razie czego. Na szczęście nie musiałem jeszcze używać. Latarka jednak nie prześwietli mnie, mojego sumienia, moich myśli, moich pragnień. Do tego nawet nie nadaje się rentgen. Jedyne światło, które jest zdolne mnie prześwietlić i oświecić, to światło Boże. Niedługo będziemy przeżywać Wigilię Paschalną, gdzie właśnie pierwsza część liturgii poświęcona jest ogniowi i światłu. Świeca paschalna to symbol światła nieznającego ciemności. W jego otoczeniu wszystko widoczne jest jak na dłoni. Będziemy słuchać o słupie ognia, który nocą prowadził Izraelitów przez pustynię. Oświetlał i wskazywał im drogę. Był przewodnikiem. Dziś pada na nas sztuczne światło lamp, które oświetlają, oślepiają nas, przejaskrawiają pewne kolory, przekłamują rzeczywistość. Jesteśmy ciągle w ich zasięgu, a tym samym ciągle żyjemy w przekonaniu, że wszystko jest w należytym porządku. Aż do czasu, kiedy ktoś nam powie, że bardzo się mylimy. Tworząc iluzję swojej wspaniałości, nagle zderzamy się z prawdą. Prawda wyzwala nas z lęku, ale i daje nowe możliwości, żeby budować trwale. Ciągle kręcimy się wokół tematu otwartości na prawdę. Faryzeusze nie chcieli uwierzyć Jezusowi, bo sam o sobie mówił. A przecież wiadomo, że najlepiej, żeby było świadectwo dwóch osób. Ja też bym nie uwierzył człowiekowi, który opowiada rzeczy niestworzone, bo pewnie jest w nich wiele fantazji. Patrząc jednak na Jezusa i to, co mówi o sobie, nie byłbym takim bohaterem. Oprócz słów równolegle idą czyny. Oprócz dobrego słowa jest też dobry uczynek. Oprócz napomnienia dostajemy przykład, jak Żydzi postępować należy. Wszystko w imię wolności i świętości. Pewien chrześcijanin miał sen. Śniło mu się, że umarł, a po śmierci trafił do pięknej świątyni. Cudowne sklepienia, malowidła, rzeźby, po prostu perełka. Oprowadzał go anioł, ale nagle jego oczom ukazała się brzydka dziura w środku ściany, która szpeciła całość. Pyta więc anioła, dlaczego jest to taka dziura? Anioł odpowiada, to jest twoja sprawka. Uczyniłeś ją swoim lenistwem, swoją pychą, swoim egoizmem, swoim niedowiarstwem. Bóg wyznaczył cię do naprawienia jej, ale ty ciągle karmisz swoje ego i nie chce ci się tego naprawić. Człowiek obudził się zlany potem, ale z postanowieniem, że już będzie żył inaczej. Czasem nie potrzeba wiele, aby się obrócić w swoim postępowaniu. Niekiedy wystarczy jedno ustąpienie ze swojego uporu, by odkryć, jak bardzo mylimy się w swoim postrzeganiu innych ludzi i różnych sytuacji. Potrzebne jest właśnie to do tego światło Jezusa Chrystusa, który nie oślepia nas, ale wskazuje właściwie kierunek. Będąc w zasięgu tego światła, doskonale wszystko widać. Szczególnie te elementy, które wymagają naprawy. Zostały nam niespełna 2 tygodnie do Wielkiej Nocy. Zróbmy wszystko, żeby ta noc nie była tylko wielka z nazwy, ale stała się taką dla nas, bo ustąpimy miejsca temu, który wyda o nas prawdziwe świadectwo, a zarazem pomoże stanąć w prawdzie o nas samych przed sobą.